niemal 18.30, Jacek Sobala. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. Dyrektor największej w Europie atomowej elektrowni porwany przez Rosjan. Ukraina w trybie przyspieszonym chce dołączyć do NATO. Sikorski, pionek w grze ruskiej propagandy. Tymczasem przez Baltic Pipe już płynie gaz do Polski. Panel dziennikarski. Najważniejsze wydarzenie drugiego dnia nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Zaporowska elektrownia atomowa jest największa w Europie. Wczoraj około godziny 16 nieznani sprawcy, czyli Rosjanie, porwali jej dyrektora Ihora Muraszowa. Samochód zatrzymano, a jego samego zabrano i z zawiązanymi oczami wywieziono w nieznanym kierunku. Na razie nic więcej nie wiadomo o jego losie. Muraszow odpowiada za jądrowe i radiologiczne bezpieczeństwo zaporowskiej elektrowni. Jednocześnie Rosja za prawie 5 milionów rubli kupuje jodek potasu. Kreml ogłosił szybki przetarg w sprawie tego zakupu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o przyłączenie Ukrainy do NATO w trybie przyspieszonym. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie mówi nie i przedstawia możliwe kolejne kroki. O szczegółach Paweł Błoch. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Kijów może usiąść do rozmów pokojowych z Moskwą tylko wtedy, kiedy na Kremlu nie będzie już Władimira Putina. Przypomniał również, że Ukraina poprzez swoje działanie już od początku wojny jest nieformalnym członkiem NATO. My de facto sojuszniki. Jesteśmy de facto sojusznikami. To już zostało osiągnięte. De facto jesteśmy członkami NATO. De facto udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO i że standardy te są realne dla Ukrainy. Realne na polu walki i we wszystkich aspektach naszej współpracy. Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie wzajemnie i bronimy się. Ten sojusz już trwa. I my zachęcamy jeden drugiego. To i jest alianc. De facto. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przypomniał, że Ukraina jako państwo suwerenne sama może decydować o swojej przyszłości. Na szczycie NATO w Madrycie stwierdziliśmy bardzo wyraźnie, że popieramy prawo Ukrainy do wyboru własnej drogi, do decydowania, jakiego sojuszu chce być częścią. Decyzja o członkostwie w NATO musi być oczywiście podjęta przez wszystkich 30 członków i podejmiemy tę decyzję w drodze konsensusu. Zdaniem ekspertów krok Wołodymyra Zełenskiego jest naturalnym następstwem zbrodniczej działalności Władimira Putina. Tego typu decyzja jest po pierwsze świadectwem dojrzałości elit politycznej Ukrainy, ale także z pewnością ta decyzja była konsultowana wstępnie w ramach struktur natowskich. Ukraińcy wspierają swojego prezydenta i opowiadają się za przyłączeniem do Paktu Północnoatlantyckiego. W każdym razie to dobrze, bo to po pierwsze dowodzi, że naczelny wódz rozumie, po której stronie granicy leży nasza przyszłość. Po drugie, lepiej iść w stronę cywilizowanego świata. A jeśli to przynajmniej daje nam więcej broni i wsparcia politycznego, to czemu nie? Ruchaty się w stronę cywilizowanego świata. To już dawno spóźnione. Wspominał o tym jeszcze Poroszenko, gdy był prezydentem. Ścieżka NATO została zatwierdzona przez parlament i konstytucję. Dlatego cieszę się tylko z tego i mam nadzieję, że ten problem zostanie wkrótce rozwiązany. Myślę, że to okazja, szansa dla Ukrainy w zakresie uzbrojenia, obrony i oznacza nadzieję na przyszłość. O to, co myślę. Myślę, że jeśli dzięki temu moja rodzina będzie bezpieczna, mój kraj będzie bezpieczny i będę mogła bezpiecznie podróżować do moich krewnych w regionie Zaporoża, a NATO będzie nas w ten sposób chronić, to tak. Ale nie jestem pewna, jakie będą tego konsekwencje. Najważniejszy nie jest pokój, ale zwycięstwo Ukrainy. Wtedy będę mogła zobaczyć się z moimi krewnymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił, że świat zachodni nigdy nie uzna pseudoreferendów, które Rosjanie przeprowadzili we wschodniej Ukrainie i obiecał dalsze wsparcie dla Kijowa. Będziemy nadal dostarczać sprzęt wojskowy, aby Ukraina mogła bronić siebie i swojego terytorium, swojej wolności. W tym celu przekazujemy dodatkowe środki, 13 miliardów dolarów więcej na pomoc Ukraińcom w obronie i w walce. Jesteśmy w pełni przygotowani do obrony. Chcę to powtórzyć. Ameryka jest w pełni przygotowana wraz z naszymi sojusznikami z NATO do obrony każdego centymetra terytorium NATO. Każdego centymetra.
Niepokojące wieści płyną z Enerhodaru. Jak informuje szef koncernu Energoatomu Petro Kotin, Rosjanie uprowadzili dyrektora generalnego Zaporowskiej Elektrowni Atomowej Igora Muraszowa. Zatrzymano pojazd dyrektora generalnego elektrowni jądrowej, wyprowadzono go z samochodu i z zawiązanymi oczami odwieziono w nieznanym kierunku. Na razie nie ma informacji o jego losie. Tymczasem rosyjska mobilizacja jedzie na front. Pakt północnoatlantycki poszerzył się w ostatnim czasie o Finlandię i Szwecję. Aby Ukraina dołączyła do sojuszu, potrzebna jest zgoda wszystkich 30 państw członkowskich. Gotowość poparcia takiego rozwiązania wyraziły już państwa bałtyckie. Z kolei dziś ukraińskie wojsko zaczęło wkraczać do Łymana w obwodzie donieckim. Łyman to miasto okupowane przez Rosjan. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Radosław Sikorski myślał o sobie, że jest mistrzem dyplomacji, a skończył jako pionek w grze putinowskiej propagandy. Oto cała prawda o kierownictwie PO. Tak premier Morawiecki podsumował słynny wpis Sikorskiego o Nord Stream. W piątek w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ rozegrała się symboliczna scena. Przedstawiciel Rosji wykorzystał wpis Sikorskiego do ataku na Zachód. Zdaniem premiera Morawieckiego to koniec mitu pana Sikorskiego jako wytrawnego dyplomaty, ale przede wszystkim memento dla totalnego modelu uprawiania polityki przez polską opozycję. Tymczasem przez Baltic Pipe już płynie gaz do Polski, ale przez najbliższe 2 miesiące system ma działać z ograniczoną mocą. Aleksander Wojak. Wczoraj podczas zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ rosyjski dyplomata obarczył Stany Zjednoczone winą za uszkodzenie gazociągów Nord Stream. Kolejna rosyjska manipulacja nie byłaby dla nikogo zaskoczeniem, gdyby nie fakt, iż dyplomata powołał się na wpis polskiego polityka. Zaraz po incydencie były minister obrony i spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski opublikował zdjęcie wycieku na Twitterze i wprost podziękował Amerykanom za ten sabotaż. Napisał: dziękuję USA. Oto zdjęcie tego tweeta. Here is a photo of that tweet. Na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki skomentował to, co wydarzyło się podczas obrad. Radosław Sikorski myślał o sobie, że jest mistrzem dyplomacji, a skończył jako pionek w grze putinowskiej propagandy. Oto cała prawda o kierownictwie Platformy Obywatelskiej. Politycy Solidarnej Polski podczas dzisiejszej konferencji domagali się wyciągnięcia surowych konsekwencji w stosunku do polityka Platformy Obywatelskiej. Tego oczekujemy jako Solidarna Polska, że Donald Tusk natychmiast wyrzuci Radosława Sikorskiego. Koniec kariery tego człowieka już w tej chwili nastąpił. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on w przyszłości gdziekolwiek znalazł się na liście. Wpis Radosława Sikorskiego stał się medialną sensacją w dniu symbolicznego otwarcia Baltic Pipe, przez który dzisiaj rano ruszył import gazu. Przez pierwsze 2 miesiące gazociąg ma działać ze zmniejszoną mocą. Zdaniem prezesa Gazsystemu przepływ gazu powinien być na poziomie 200 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Zgodnie z obietnicą złożoną ponad 6 lat temu, dotrzymaliśmy słowa. Dziś o godzinie 6.10 ruszył do Polski przesył gazu gazociągiem Baltic Pipe. Nominacja dobowa na 1 października 2022 roku wynosi 62 miliony 400 tysięcy kWh na dobę. Dzień dobry, to jest ten historyczny dzień. Rusza przesył gazu gazociągiem Baltic Pipe. Kładziemy kres dominacji rosyjskiej w tej części Europy w takim zakresie, w jakim możemy mówić o infrastrukturze energetycznej, zarówno transportowej, jak i właśnie gazowej. Polska nie jest jedynym krajem, który został zmuszony do uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego błękitnego paliwa. Dzisiaj zostało otwarte połączenie gazowe między Bułgarią a Grecją. 27 kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Bułgarii po tym, jak bułgarski rząd odmówił Rosji płacenia za gaz w rublach. Projekt gazociągu łączącego Bułgarię i Grecję leżał na stole od przeszło 10 lat. Bułgaria otrzymywała 80% swojego gazu z Rosji. To było zanim Rosja zdecydowała się rozpocząć okrutną wojnę przeciwko Ukrainie i wojnę energetyczną przeciwko Europie. Ten gazociąg zmienia zasady gry. This pipeline is a game changer. Dzięki nowemu połączeniu Bułgaria będzie mogła otrzymywać z Azerbejdżanu 1 mld m3 gazu rocznie, co stanowi 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Dziś drugi dzień 8. nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej. Gośćmi specjalnymi drugiego dnia byli Julia Przyłębska i Piotr Naimski. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówiła, że niektórzy sędziowie zatracili poczucie rzeczywistości i że nie możemy
na to pozwolić. Piotr Naimski mówił o tym, że musimy zbudować elektrownie atomowe, uwaga, liczba mnoga, i ci ludzie, którzy brali udział przy Baltic Pipe, oni będą zaangażowani w następnym projekcie, który jest poważniejszy i większy, ale Polska tego potrzebuje. Zrobimy to, powiedział Naimski. Dzisiaj ważnym wydarzeniem dnia był panel dziennikarski. Redaktor Katarzyna Guńska powiedziała między innymi: skala wrogiego Polsce przekazu w polskiej przestrzeni publicznej jest niewyobrażalna. Na froncie walki o prawdę pozostajemy tylko my, nie tylko redakcje, ale też kluby. I nie ma drugiego takiego środowiska tak zdeterminowanego, żeby dawać odpór przede wszystkim rosyjskiej propagandzie. Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznego zjazdu są m.in. kwestie związane z suwerennością Polski, staraniami o reparacje od Niemiec, a także zbrodnie putinowskiej Rosji czy polska polityka prorodzinna. W panelu dziennikarskim wzięli udział dziennikarze Strefy Wolnego Słowa, m.in. redaktor Tomasz Sakiewicz, Katarzyna Guiska-Hejke czy Michał Rachoń. Podkreślono znaczenie rozmawiania i zdobywania wiedzy o tym, jak po 24 lutego, czyli po ataku Rosji na Ukrainę, pojawiło się w polskiej przestrzeni medialnej wiele manipulacji. Warto mówić o tym, co dzieje się naprawdę w polskiej przestrzeni medialnej. Teraz, kiedy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie polski przekaz poszedł w świat i wszyscy przyznają, że Polska miała rację, to my mówiliśmy chociażby w telewizji Republika o tym przez całe lata. I to różniło się od przekazu wielu głównych mediów, które były za pojednaniem polsko-rosyjskim, uznawały, że to jest droga, która Polska będzie wprowadzać Rosję do Europy. Rozmowa o tych manipulacjach jest bardzo ważna, a klubowicze Gazety Polskiej są taką elitą, która w swoich lokalnych środowiskach, często w małych miastach, często we wsiach, ale także w Stanach Zjednoczonych, także w Ameryce Południowej, gdzieś tam organizuje polskie środowiska wokół tych najbardziej strategicznych spraw dotyczących polskiej racji stanu. A dzisiaj ta polska racja stanu to jest to, żebyśmy byli po dobrej stronie każdej żelaznej kurtyny, która powstanie po tej wojnie. I to jest kluczowe. W wydarzeniu wzięli udział politycy Zjednoczonej Prawicy, a klubowicze mieli okazję zadawać im pytania, m.in. o przyszłe wyzwania przed polityką krajową, jak i zagraniczną. Sytuacja jest bardzo szczególna i napięcia w innych miejscach są też w dużej mierze pochodną globalnych problemów, które występują i czasu, który powoduje, że w zasadzie coraz bardziej się ujawniają specyficzne, indywidualne interesy państw. Różnice też w reakcjach na straszną przecież agresję Rosji. Chociaż ja jednak twierdzę, że jak na te interesy, grę interesów i stopień komplikacji też polityki międzynarodowej udaje się zachowywać stosunkowo spójną pozycję państw kolektywnego Zachodu, przede wszystkim na forum NATO. W Unii Europejskiej tych problemów jest trochę więcej, trochę bardziej widoczna konkurencja. Nie da się zaprzeczyć, że wielu klubowiczów czeka na wieczorne dzisiejsze spotkanie z marszałkiem seniorem, byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Po nim nastąpi integracyjny grill, a następnie nocne Polaków rozmowy. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z rodakami w Koszalinie. Kaczyński rzucił wyzwanie opozycji. PiS jest za jednością w tej skrajnej sytuacji. Prezes mówił, że kryzys wywołany przez Putina zaczyna dotykać coraz mocniej świat, ale Polska potrafi się bronić przed tymi wyzwaniami. Węgla nie zabraknie, powiedział m.in. prezes podczas spotkania z mieszkańcami Koszalina. Te największe niebezpieczeństwa, jak się wydaje, są już za nami.
Jest zakupiona odpowiednia ilość węgla, logistyka wydaje się już w tej chwili też załatwiona. Tylko jedno chciałem zaapelować, żeby państwo nie popadali, ci, którzy nie mają jeszcze zgromadzonego węgla czy jakiegoś innego paliwa, w taki stan zdenerwowania. Bo jeżeli nawet w tej chwili nie będzie można kupić wszystkiego, co jest potrzebne aż do końca tego sezonu grzewczego, to na pewno w trakcie kolejnych miesięcy będzie można to dokupić. No nie będzie takiej sytuacji, żeby ktoś marzł dlatego, że nie ma. Będą dopłaty, spadnie cena węgla wyraźnie. Sądzimy, że razem wraz z tym spadną także i inne ceny. Damy sobie, proszę państwa, radę. Elon Musk, założyciel i dyrektor koncernu Tesla, zaprezentował prototyp najnowszego humanoidalnego robota. Optimus, bo tak nazywa się ten robot, ma wykonywać różne niewdzięczne i niebezpieczne prace w fabrykach, a w przyszłości ma również służyć jako pomoc domowa. Musk zapowiada, że będzie to pierwszy taki robot produkowany na masową skalę. Dotychczas produkowane humanoidalne roboty nie posiadają inteligencji potrzebnej do samodzielnego odnalezienia się w świecie. Są też bardzo drogie i wykonywane w niskich nakładach. Optimus jest zaprojektowany jako niezwykle zdolny robot i planujemy ostatecznie wykonać miliony jego egzemplarzy. Oczekujemy, że będzie kosztował mniej niż samochód, prawdopodobnie niecałe 20 tysięcy dolarów. Nazwa Optimus nawiązuje do sprawiedliwego przywódcy Autobotów w uniwersum Transformers. Podczas wczorajszej wieczornej prezentacji robot wyszedł na scenę i pomachał do publiczności. Pokazano też filmy, na których prototyp realizuje proste zadania. Początkowo Optimus miałby wykonywać monotonne i niebezpieczne prace w fabrykach, jak przenoszenie części czy mocowanie śrub. W przyszłości, przekonuje Musk, mógłby pomagać w gospodarstwach domowych, na przykład kosić trawnik, gotować obiad czy opiekować się osobami starszymi. Więcej informacji zawsze znajdą państwo na naszym portalu, a teraz zapraszam na sport i pogodę.